Cześć, masz samochód, w którym korzystasz z Android Auto bądź CarPlay bezprzewodowo i jednocześnie jest problem z połączeniem się ze smartfonu z kamerką, bo Android Auto bądź CarPlay przyjmuje to połączenie. Tak się składa, że jestem w samochodzie, w którym jest bezprzewodowe Android Auto, rozpoznałem ten problem i być może mam dla Ciebie rozwiązanie. Zapraszam. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory 24.pl. Dobra, mam już telefon połączony z samochodem, Android Auto jest aktywny, jest cały ten interfejs już widoczny, no i chcę się połączyć z wideorejestratorem z Wiofo A129, tu akurat dla przykładu użyłem, więc wchodzę do aplikacji Wiofo. Połącz z kamerą. Kontynuuj, przejdź do interfejsu ustawień. No i właśnie, tu się przełącza aplikacja do tego ogólnego interfejsu ustawień Wi-Fi w telefonie. No i tutaj jest połączenie aktywne przez aplikację Android Auto. Właśnie przez to połączenie telefon komunikuje się z samochodem. No ale tu mam sieć 5G Wiofo A129, więc z tą siecią chcę się połączyć. Wybieram więc tą sieć. No i niestety następuje właśnie ten problem, który jest w tego typu sytuacjach, gdy jest Android Auto bezprzewodowy. Każdorazowo, gdy próbuję połączyć się z siecią, inną siecią Wi-Fi, czyli tutaj z siecią kamery, Android Auto jakby automatycznie od razu przejmuje z powrotem to połączenie, no i generalnie blokuje możliwość połączenia się z Wi-Fi kamery. Co robić? Jak żyć? Nie wiem jak w innych samochodach, ale akurat w Toyocie CHR 2024 wchodzę do ustawień samochodu, więc przełączam się na interfejs Toyoty, Bluetooth urządzenia, Galaxy S24 Ultra i tutaj opcja użyj dla Androida Auto wyłączam. No i w tym momencie oczywiście Android Auto jest nieaktywny, ale wracam do telefonu i tu już mogę połączyć się z siecią kamery przez Wi-Fi. Z siecią Wi-Fi kamery. No i w tym momencie to połączenie już przebiega bez zakłóceń, bo Android Auto jest nieaktywny, więc wracam do aplikacji Wiofo, połącz z kamerą, no i następuje już bezproblemowe połączenie z aplikacji z wideorejestratorem. Tak to działa. No jest to niestety bardzo upierdliwe, trzeba to przyznać, żeby każdorazowo, kiedy chcę się połączyć z kamerką ze smartfonu, muszę wyłączyć to Android Auto. W przypadku Toyoty CHR da się to wyłączyć, jest to w miarę prosto dostępne, więc może to nie jest aż tak bardzo problematyczne, ale mimo wszystko jest to dodatkowy krok, który trzeba wykonać. Czy da się to jakoś ominąć? To zależy. Jeżeli masz wideorejestrator, który łączy się w ten sposób, czyli wymaga do połączenia, ręcznego połączenia z Wi-Fi kamery, z interfejsu, tego ogólnego interfejsu Wi-Fi smartfona, to niestety nie da się tego obejść i trzeba będzie za każdym razem to Android Auto czy CarPlay po prostu deaktywować w ustawieniach samochodu. I niestety dotyczy to prawdopodobnie znakomitej większości wideorejestratorów, szczególnie tych z niższej półki budżetowej. Natomiast coraz więcej wideorejestratorów, szczególnie takich nowszej generacji bądź z trochę wyższej półki cenowej, już oferuje moduły bezprzewodowe, które mają też jakby moduł Bluetooth, który wspiera to połączenie i dzięki temu aplikacja łączy się z kamerą jakby tak płynnie, bez konieczności wychodzenia do ustawień Wi-Fi w telefonie, tylko wykrywa przez Bluetooth kamerę i za pomocą Bluetooth nawiązuje połączenie Wi-Fi bez żadnego problemu, nawet jak jest Android Auto aktywny. Pokażę Wam to na konkretnym przykładzie. Dla przykładu użyję nowego 70mi X800 4K Omni, żeby to zademonstrować, bo tutaj akurat taki sposób połączenia jest. Więc wchodzę do aplikacji 70mi. No i tutaj tej kamery nie mam jeszcze podpiętej do tej aplikacji, więc dodaję plusikiem kamerę. Ona już przez Bluetooth jest wykryta, więc wybieram tą opcję. Tu muszę potwierdzić na urządzeniu, nacisnąć przycisk, to jest dodatkowa warstwa jakby autoryzacji. No i łączymy się z hotspotem kamery. Co się wydarzyło? Aplikacja połączyła się z wideorejestratorem od razu, bez wychodzenia do
ustawień Wi-Fi telefonu i co ważne, Android Auto mi znikł z ekranu w samochodzie. Po prostu Android Auto rozłączył się, bo aplikacja 70Mi w tym przypadku przejęła to połączenie. I teraz tak, no tutaj oczywiście już aplikacja jest połączona z kamerą, tutaj mogę ją wziąć do ręki sobie, o proszę bardzo, na dowód tego, że jest połączone, że to działa. Więc żeby przywrócić działanie Android Auto, po prostu wychodzę, rozłączam się z wideorejestratorem, wychodzę z tej aplikacji, no i dosłownie za kilkanaście sekund, kiedy już telefon się rozłączy z wideorejestratorem, o, już mi wraca połączenie Android Auto, proszę bardzo, mam z powrotem interfejs Android Auto. I tak to działa właśnie w tych wideorejestratorach, gdzie ten moduł komunikacji bezprzewodowej jest trochę bardziej rozbudowany, ma ten moduł Bluetooth i co ważne też aplikacja wspiera ten rodzaj połączenia, które wideorejestratory to obsługują, na pewno 70Mi, X804K Omni, A810, więc te nowsze modele z wyższej półki, FineView GX1000, który też jest w tym samochodzie, też taki ma sposób połączenia, z tego co wiem to też Vantru, Blackview, chyba też Thinkware, no generalnie jest ich coraz więcej i nawet to Wiofo, które pokazywałem jako przykład na początku, też pracuje nad nową aplikacją i prawdopodobnie też będzie właśnie w ten sposób tamto w przyszłości działało. Reasumując, jeżeli masz bezprzewodowe Android Auto w samochodzie i wideorejestrator, który wymaga tego, żeby ręcznie połączyć się z siecią Wi-Fi tego wideorejestratora, żeby ustanowić połączenie z aplikacją, niestety trzeba Android Auto bądź CarPlay wyłączać ręcznie w interfejsie, w ustawieniach samochodu. Jeżeli masz kamerę nowszej generacji, to prawdopodobnie już nie oglądasz tego filmu, bo Ciebie ten problem nie dotyczy. Tak więc to chyba tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie. Do następnego razu. Cześć! Wideorejestratory 24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.